Siemanko, z tej strony Kurek i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Zagramy w Lords of the Fallen. I plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że spróbuję zabić dwóch bossów, a przynajmniej jednego, z którym będę walczył za chwilę. I jak widać, mam nową zbroję na sobie. Jest to zestaw Symetria. Niestety, jak go założyłem, jestem trochę powolny. Bardzo wolne przewroty, dlatego muszę więcej doświadczenia dodać wytrzymałość, no ale zrobię to później, bo teraz nie mam. No i co, możemy iść do tego bossa. Będę z nim próbował walczyć na dystans, bo z tego co pamiętam, ma on małą odporność na ataki magiczne. Także próbuję. Zobaczcie, obrażenia są całkiem spoko. Ja sobie wezmę tą miksturę. Co on się uwziął na tą szarżę tak? Dobra, życia nie zostało już dużo. Kurde. Może bym spróbował wręcz go załatwić. Chociaż zostało mu życia na dwa pociski. No może trochę więcej. Załatwiony. W poprzednim odcinku poszedłem jeszcze do miejsca, gdzie walczyliśmy z poprzednim bossem, z czwartym bossem, i tam był ten portal, który otwiera się po zabiciu bossa. I tam były trzy skrzynie. Tam też możecie sobie pójść, bo tam znalazłem pustą butelkę między innymi. Czyli mam jedno więcej. No i mamy pokonanego czempiona. Standardowo pewnie zostawił nam dużą runę i broń na ręczną, żądło. I teraz tak, możemy iść tutaj, a możemy jeszcze iść chwilę w tą stronę. Pokażę wam, co tutaj jest. Tylko może najpierw sobie podładuję życia tą umiejętnością. Tutaj jest przycisk w podłodze, który otwiera nam drzwi. O, nie pamiętam, które. Trzeba by było poszukać. Kurde, pająk. Czy mi się wydawało? Wydawało mi się chyba. To dobrze, że mi się wydawało. I mamy jeszcze przejście tutaj. I to jest taki skrót. Małe pajączki. Tutaj zobaczcie, mamy przejście po tych deskach.
Czyli w sumie tędy można było iść taką drugą drogą do bossa, można powiedzieć. A my idziemy do Cytadeli. Z naszym zadaniem głównym. Jeszcze wejdę na chwilę tutaj. I tu możemy sobie otworzyć też te kraty. Tutaj jest ta droga tak dookoła, gdzie było tak dużo tych cel i się otwierało kilka naraz za pomocą dźwigni. Także też tutaj już byłem. I tutaj kolejny zwój. I wanted it, but is that enough to imprison me like that? They think of evil as an absolute. Anything evil is. No i jesteśmy w środku. Ja zrobię sobie tutaj zapis w razie co. Wchodzimy chyba przez jakąś piwnicę. Kurde, troszkę mi zbrakło, żeby go załatwić za pomocą tych pocisków. A się chłop zawiesił przy ścianie. Ale mnie trafił. Na szczęście teraz zdążyłem. Dobra, co tu mamy? Ludzka czaszka kolejna. Kolejny zwój. Te drzwi są zamknięte. Przynajmniej na razie. No i dobra, idę do góry. Tu mamy kowala. W sumie moglibyśmy jakąś runę założyć jeszcze w zbroję, bo ma miejsce. Ale to potem. Na razie dam radę chyba. I tutaj słuchajcie, jak się zabijało drugiego bossa, to te duże drzwi prowadzą właśnie do tej areny. Tam były takie duże zamknięte drzwi. One tutaj są nadal zamknięte, ale jak będziemy stąd już wychodzili, będziemy mieli taką umiejętność, że będziemy mogli z rękawicy niszczyć tę barierę. Tutaj przy innych drzwiach, jak taka bariera będzie, i wtedy będziemy mogli sobie przejść dalej. Chyba mnie zauważył. No i dobra, kurde, tam jest chyba ten mag. I wiecie co? On jest odporny na te obrażenia z tego kostura. Ja może na chwilę zmienię broń i zaatakuje go tym młotem. Dobra. Kurde, jeszcze wybuch na końcu zapomniałem.
Dobra, wchodzę tutaj, zobaczymy co jest. Zwój. I zobaczcie, mamy nowy rodzaj skrzyń. Ta jest na szczęście otwarta. Kokon, nowa tarcza. Ja tarczę ogólnie założyłem też nową, ale to była kolejna po tej mojej pierwszej do założenia, bo innych nie mogłem. Trzeba mieć większą siłę. A ja w siłę praktycznie nie dawałem w ogóle punktów, bo jesteśmy nastawieni na granie na odległość dystansową postacią. Także zwiększyłem sobie troszeczkę te atrybuty. Znaczy chodzi mi o obronę i w ogóle dzięki tej nowej zbroi, ale w sumie też tą symetrię, no, ona była taka, że mogłem ją założyć. Innych nie bardzo. W ogóle powinienem nosić jakieś szaty, ale jak się dało coś cięższego założyć z lepszą broną, to czemu nie? Słuchajcie, tutaj ten widok to jest widok na pierwszy punkt kontrolny. Zaczynaliśmy grę praktycznie. Te drzwi później też będą otwarte. Dobra, zobaczę, czy tutaj mamy wyjście. Nie, jeszcze są zamknięte. A to jest wyjście na zewnątrz. Na pewno już tam byłem. Bo z tego budynku są wyjścia tylko w te miejsca, gdzie już byliśmy. A z zewnątrz, jak próbowaliśmy wejść, to były zamknięte. Wydaje mi się, że jeszcze raz jak z nim porozmawiam, on wspomni o tych żołnierzach, których spotkałem na zewnątrz. Albo później, jak będę wracał może od tego Kasla i Antanasa. Dobra, zobaczę co jest jeszcze tutaj. O, to jest nasz stary znajomy. History. Man killed a god. Adir will not interfere with our fate anymore. His priests, of their idol defeated, they've disappeared into the shadows, like cockroaches when you lift a stone from the ground. Now, it is up to us to smash these very stones on their heads.
Our time has come. Kolejne jakieś elementy zestawu, dobra. Idę na górę. These books are not just a myth, Ingvar. They exist. I've seen them myself. Last week, Antanas brought to the monastery under cover of darkness and would not allow any of us to even touch them. These must be the scriptures we have spoken of so many times. The keys that unlock the pathway to other worlds. This is good. We will be safe now. Dobra, jestem na miejscu. Podejdę do nich. How did it go? We won't be seeing any more lords. Excellent. The Rogar continue to attack. As long as they're not lords, we should be all right. Antanas is safe. Our job is done. I want to speak to him now. Not yet. There's more work to do. We will meet you in the planetarium downstairs. Why can't we speak now? Antanas will reveal his plan to you in the planetarium. He can only explain it to you there. We'll meet you downstairs when it's safe. No to wracamy. Kufer zamknięty, czyli jak widać, jedne będą potwierane, do innych znowu będzie potrzebny jakiś klucz. Tylko mówię, Lords of the Fallen jest taką grą, gdzie no jeżeli nie otworzymy któregoś z jednego czy drugiego kufra, no nie wiadomo czego nie tracimy. Znaczy się, że to nie jest jakiś tam przedmiot w środku, przynajmniej jak ja grałem na tym normalnym poziomie. Przedmiot, którego byśmy żałowali, że o kurde, szkoda, że nie otworzyłem. O kurde. Dobra, idę tędy najpierw. Trafię go stąd? Nie, pewnie. A nie, jednak. No i spoko. Kolejny puklerz, kolejna tarcza. Kurde, znowu jest ten mag. I z taką obstawą. Dobra, nie zmieniam broni. Zaatakuję go normalnie tym kosturem. Może się uda.
Widać, te obrażenia nie są takie duże. Dobra, teraz się nie złapałem na ten wybuch. Kolejny zamknięty kufer. Są jakieś drzwi zamknięte. Jeszcze jeden przeciwnik. O, czyli robi się jakaś intryga tutaj. No i dobra. Nasza rękawica jest już chyba gotowa. Teraz możemy zejść sobie na dół i otworzyć te główne drzwi za pomocą pocisku. Instead of that pathetic wimp. Thank you for getting me out of that cell instead of that pathetic wimp. So it's true. Antanas is sending you back to the demon realm. Why do you care? Some traitorous men under my command fled through the passageway. If you find them on the other side, kill them with extreme prejudice. Their squad has a unique arm tattoo. That'd be the good proof to me that these bastards rot in hell.
I have no... So, they're dead. They were no match for me. Now where is my reward? Reward? Come on. Bring me the evidence first, then we can talk. No i teraz muszę się zastanowić, co zrobić. Czy zabić ich, czy ich oszczędzić? Dobra, idę na sam dół. I zobaczcie, teraz za pomocą rękawicy mogę zniszczyć taką barierę. Trochę źle wycelowałem. Proszę bardzo. I możemy sobie tędy wyjść, na zewnątrz. I teraz tak, tam czeka na mnie drugi boss. No więc ja spróbuję z nim zawalczyć. Mam jeszcze jeden okruch tutaj magii. Też go spróbuję ostrzelać na dystans. Jak się nie uda, no to zakończę odcinek i... zabiję go w drugim, a jak się uda, to bardzo fajnie. To jakiś powrót? Nie, tu już nie mam powrotu. Dobra. Wchodzę. Nie wiem, czy najpierw nie będzie do zabicia tutaj jakieś... Nie, nie ma nikogo. Myślałem, że będą jakieś pionki może. Dobra, ja się uleczę. I spróbuję. No jakieś tam obrażenia mu zadaje. O, teraz większe weszły. Dobra, teraz trzeba strzelać. Ale naprawdę mam powolne te role. Dobra, uciekam. Ładuję ampułkę. Teraz trochę wręcz powalczę z nim. Może się uda. Muszę mu zbić tą posturę chyba. Najpierw. Będzie to bardzo ciężkie. Dobra, uciekam. Mam ataki z pocisku. Bardzo dobrze.
Jedna trzecia życia została. Kurde, szkoda, że nie mam tych okruchów. ...302, ładnie weszło. Kurde, on też mnie ładnie trafia. Jeszcze jedną ampułkę załaduję. Kurde, no niestety muszę czekać, aż mi się załaduje ten pasek magii. Jeszcze go, kurde, nie trafiłem. Masakra. Obrażeń za dużych nie zadaje, a bo to trzeba w głowę. Czyli udało się. Czyli dwóch bossów pokonanych w jednym odcinku. Zbiorę fanty. Zapieczętowana runa duża. I plama, młot. Dobra, tu jeszcze coś leży. Dobra, w sumie to powiem wam, że nie wiem, gdzie jest ten stwór. Może z nim nawet walczyłem, jak grałem pierwszy raz, ale zapomniałem, który to. I mamy element planetarium, czyli tak wypadałoby wejść z powrotem, bo trzeba ten element dać Antanasowi. No i mamy odszukaj komnatę kłamstw. I zanim tam pójdziemy, w następnym odcinku pokażę wam jeszcze właśnie parę rzeczy. Także dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następne. Dzięki, trzymajcie się, na razie.